Na obszarze 100 tysięcy m2, na którym w roku 2017 huragan dokonał katastrofalnych zniszczeń, mając setki tysięcy drzew, zrobiono coś absolutnie wspaniałego. Na zdewastowanym terenie otworzono las w postaci godła polskiego. Użyto ponad 100 tysięcy drzew. Zielone tło zrobione jest z 68 tysięcy sosen. Biały orzeł z 23 tysięcy brzus, a korona i pazury zrobione są z 400 modrzewi. Godło jest do obejrzenia koło Lipusza na Kaszubach.